Good morning, everyone. Witam serdecznie wszystkich. It is a blessing to be here with you again this morning. Jest błogosławieństwo, że mogę tu być z wami dzisiejszego ranka. We were talking last evening about being yoked together with Jesus. Ostatniego wieczoru mówiliśmy o wspólnym jarzmie razem z Jezusem Chrystusem. This is a good example of what I'm talking about. We are yoked together. To jest dobry przykład tego, o czym mówię. Jesteśmy we wspólnym jarzmie w tym momencie. You will not understand me without Krzysztof. Nie bylibyście w stanie zrozumieć mnie bez Krzysztofa. There's a big word that I think I asked Krzysztof if he knows what it's about in Polish as well. The word is synergism. Jest takie duże słowo, o które pytałem wcześniej Krzysztofa, czy znane jest również w Polsce. To słowo to synergia. The idea of synergism is when two companies merge together. Ideą synergii jest sytuacja, w której dwie firmy łączą się razem. Those two companies or businesses are then stronger than they were individually times two. Te dwie firmy albo biznesy po połączeniu są silniejsze niż byłyby osobno. And that is how Jesus works with us. He wants to have synergism with us. I w ten sposób właśnie Jezus pracuje razem z nami. Chce być w tym efekcie synergii razem z nami. Jesus could do everything that he wants to do. He could do everything for us. Jezus jest w stanie zrobić wszystko, czego pragnie. Może zrobić dla nas wszystko. But he wants to do something with us. Jednak pomimo tego chce zrobić coś wspólnie z nami. In fact, that is part of his plan. W rzeczywistości jest to część jego planu. That we are laborers together with God. Że jesteśmy wspólnymi pracownikami razem z Bogiem. This morning we're going to talk about families that are Christ-like in the year 2013. Tego ranka chciałbym mówić o rodzinach, które są podobne do Chrystusa w 2013 roku. And I believe it's a true statement that there is no testimony that shines brighter in this world that we live in than a family that is strong. Wydaje mi się, że prawdziwym jest stwierdzenie, że nic w dzisiejszym świecie nie błyszczy bardziej niż rodzina, która jest silna. And you can count on it that anything that is making a difference in the kingdom of darkness is under attack by Satan. I możecie być pewni tego, że wszystko, co... anything that is making a difference in the darkness. Że wszystko, co powoduje, że w ciemności zachodzi jakaś zmiana ku lepszemu, na pewno będzie atakowane przez diabła. Because Satan hates families that resemble Christ. Dlatego, że szatan nienawidzi rodzin, które przypominają obraz Chrystusa. Now we had a family singing here just a few minutes ago. Widzieliśmy tutaj rodzinę śpiewającą przed nami zaledwie kilka minut temu. But did you know that they are a minority? Ale czy jesteście świadomi tego, że takie rodziny są w mniejszości? Many families have dad over there, mom over here, children over there, all scattered. Bardzo wiele rodzin ma ojca tam, matkę tam, dzieci jeszcze gdzieś indziej. Wszystkie są rozproszone. But the plan of God is for families to be together. Ale planem Bożym jest to, aby rodziny były razem w jednym miejscu, aby były ze sobą. Because the family is a picture of the church. Dlatego, że rodzina jest obrazem Kościoła. Now I'm going to use the board some and it's going to be a little difficult. Because I want to hear you, but I'm going to write in English. So you'll have to translate back to me, okay? Go ahead. Za chwilę będę używał tablicy i będę na niej pisał pewne rzeczy. Będzie trochę bardziej trudne, dlatego że będę musiał uzyskać tłumaczenie również zwrotnie z powrotem do mnie, tego co powiedzieć. I'm going to make two boxes here. Narysuję tutaj dwa prostokąty, dwa pudełka. Now, this box is the way most homes are. To pudełko oznaczać będzie przykład, jaki odzwierciedla większość domów obecnie. Your homes. Na przykład wasze domy. This box is the way it should be.
A te pudełko będzie pokazywać przykład, jak powinno być. Because we all, no matter how big a family or how small a family, we all have areas that we can grow. Dlatego, że my wszyscy, niezależnie od tego, jak małe albo duże są nasze rodziny, posiadamy obszary, w których możemy wzrastać. So I want you to think with me, we're going to do this box first. What does the Bible say a family should look like? Także chciałbym, abyście wspólnie ze mną najpierw przyjrzeli się temu pudełku, które pokazuje, co Biblia mówi na temat tego, jak rodziny powinny wyglądać. So you tell me. Także powiedzcie mi. To jest pytanie. Dzieci są błogosławieństwem od Pana. Children are the blessing from the Lord. Children are a blessing. Okay, what else? Co jeszcze? Ojciec jest głową rodziny. Father is the head of the family. Father is the head. Okay, what else? Co jeszcze? Mąż i żona jednym ciałem. Husband and wife is one body. Okay, they're teamwork. Jest to współpraca. Dzieci uległy rodzicom. Children are willingness to obey what parents okay. say. Obedient children. Obedient children, yes. Posłuszne dzieci. Mąż miłuje żonę swoją, a żona szanuje męża. Husband loves her wife and the wife respects her husband. Love and respect. Okay? What else? Miłość i szacunek. W godzinie ma być czytane słowo starych proroctwa jest powiedziane, że gdy idzie ojciec z dzieckiem, to ma go pouczać. Gdziekolwiek jest, czy idzie drogą, czy w domu, czy śpi, to ma... In the Old Testament it is said that father, wherever he goes, should teach about the Lord, about the Bible, his children. All the day. Yeah. Fathers as teachers. Mm-hmm. Ojcowie jako nauczyciele. What else? Co jeszcze? Wspólnotę muszą tworzyć, muszą wspólnie spożywać posiłki, mieć społeczność ze sobą. They should have a communion together, eat for example. Okay, mieć chociaż raz jeden posiłek dziennie spożyty razem w społeczności. At least once meal which should be should be eaten together. Eating together. Mm-hmm. Wspólne jedzenie. The box is full. We could go on and on and on. Jak widzimy, pudełko jest pełne, moglibyśmy dodawać kolejne i tak jeszcze przez długi czas. So this box is the way it should be. Także te pudełko pokazuje obraz, który według Biblii powinien być, jak powinna wyglądać rodzina. But now I want you to think, and this is going to be revealing of your family. Chciałbym teraz, abyście się zastanowili, czy to będzie odzwierciedlać obraz, który jest w waszej rodzinie. How is it in your family? Right in this box now. Jak w rzeczywistości jest w waszych rodzinach? Także teraz zastanówmy się nad tym drugim pudełkiem. And everybody was quiet. No i widzę, że jest cisza. Brak czasu, żeby się zebrać razem. There's not sufficient time to gather together. Not enough time. Zbyt mało czasu. What else? Co jeszcze? Nie ma regularnego spożywania pokarmu duchowego, a cielesny jest. No regular eating of spiritual okay. food, but there is only a physical food. Okay. No spiritual food. Mm-hmm. Brak pokarmu duchowego. Okay, what else? Co jeszcze? Często dzieci sobie to przeciwnie. Marcisa told that we can write here everything what is here, but on the opposite. On the opposite side, that's right. That's a good idea. Yeah. Dobry pomysł. Brak wspólnego języka poprzez porozumiane myśli. No common language due to the fact that there are no communication and no real living together. Okay. Communication is missing. Szanuję komunikację.
dzieci często są nieposłuszne rodzicom. Children are often disobedient to their parents. Nieposłuszne dzieci. Często jest tak, że zrzucamy odpowiedzialność za dzieci, wychowania, na szkołę, na przedszkole i czasem też na zbór. We often escape from the responsibility for our children and thinking that the school or, for example, the congregation should take care of of growing of our children. That's called irresponsibility. Nieodpowiedzialność. Irresponsible. Okay, what else? A single parent. Okay, single parent, okay. Any more? Zapomina się o biblijnych wdowach, często zapominamy, żeby pomagać. We often forget about biblical widows to help them. Okay. No sympathy. Brak współczucia. One more. Jeszcze jeden. Brak miłości w wzajemnych relacjach. No love in mutual relations. No love. Brak miłości. Okay, so we have two boxes that are opposites. This is the way it should be, but this is the way it often is. Oftentimes, this is in my home too. I don't want any of you to feel that you are alone. Jak widzimy, mamy tutaj dwa przykłady, jak powinno być i jak jest. To są przykłady przeciwstawne sobie. I czasami łapię się na tym, że ten przykład również w mojej rodzinie występuje, ale nie chciałbym, żeby ktokolwiek z was czuł się, że jest samotny. But what I want to do today is build a bridge between this one and this one. To, co chciałbym dzisiaj uczynić, to zbudować most pomiędzy tymi dwoma przykładami. And hopefully some of you are closer to this. Maybe you're back here. Maybe you're still in this. But the plan of God is for you to cross over the bridge into this. Być może niektórzy z was są bliżej tego biblijnego przykładu, jak powinno być. Być może niektórzy z was cofają się do tego przykładu, który rzeczywiście występuje. Natomiast planem Bożym jest to, abyśmy przeszli przez ten most do tego, jak nasze rodziny powinny wyglądać. If you have your Bibles, turn to Ephesians 5:22, and then we're going to read from verse 22 to chapter 6, verse 4. Otwórzcie swoje Biblię na liście do Efezjan, w rozdziale 5 i będziemy czytać od rozdziału 5, werset 22 do rozdziału 6, werset 4. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Od 22 wersetu. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową rodziny, głową żony, a Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją, jak i siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. In the Western way of thinking, w zachodniej sposobie myślenia, in a university setting,
w czasie studiów na uniwersytecie. The professor is standing up here and the student is down there. Profesor stoi tu wysoko, a student stoi gdzieś tam nisko. The professor is teaching, the student is learning. Profesor naucza, a student się uczy. So he writes his notes. Także zapisuje uważnie, co mówi profesor. He presents the facts. Profesor prezentuje fakty. And then when he is finished, he says, I taught the class. I kiedy zakończy, mówi, wygłosiłem mowę do klasy, do studentów. And he hangs his coat on the nail and goes home. No i w tym momencie bierze płaszcz z haka i idzie do domu. But in Hebrew thinking, in Jewish thinking, ale w myśleniu hebrajskim, żydowskim, the student has not learned until he thinks just like the teacher. Student w rzeczywistości nie nauczył się, dopóki nie myśli w sposób taki, jak myśli wykładowca. So when Jesus says to us, come and learn of me, także kiedy Jezus mówi do nas, przyjdźcie i uczcie się ode mnie, what he wants us to do is think just like him. To, czego oczekuje, to to, że będziemy myśleć tak, jak on myśli. And if we miss that, we do not know what he is teaching us. I kiedy pominiemy ten element, tak naprawdę nie wiemy, czego on w rzeczywistości nas uczy. So there are many passages in the scriptures that talk about the family and the home. I w Słowie Bożym jest bardzo wiele fragmentów, które mówią o rodzinie i domu. And I believe it is a current plan for 2013. I uważam, że nadal jest to aktualny plan na 2013 rok. We have the privilege of looking back into history and seeing what God's plan was for Hebrew families, Gentile families, American families, Australian families, Polish families. Mamy ten przywilej, że możemy zerknąć wstecz i zobaczyć, jaki był plan Boży dla rodzin w Ameryce, dla rodzin w hebrajskich, dla wszelkich rodzin, do których możemy przydać Biblię. It's all the same. Jest to wszystko to samo. God's plan is current. Plan Boży jest nadal aktualny. And I want to talk about that today. I chciałbym o tym dzisiaj mówić. Do you understand the term DNA? Czy rozumiecie pojęcie DNA? You know how it does the spiral? Wiecie, że DNA tworzy spiralny kształt. And those individual things are called strands. I te małe, pojedyncze linie nazywają się strains? Strands, like pieces or fabric, you know. Są pojedyncze elementy informacji. Pasmo. Nazywają się, to jest pasmo w DNA. Today we're going to look at the three strands of the DNA of the family. Dzisiaj chciałbym, abyśmy przyjrzeli się trzem takim najważniejszym pasmom z tego DNA dotyczącego rodziny. There are many more, but we just chose three for the time today. Jest oczywiście dużo więcej, ale na ten czas dzisiaj zajmiemy się trzema. The first one is biblical headship. Pierwsze to jest biblijne przewodnictwo, przewodzenie. And there are many dictionaries that do not even know what headship means. I jest bardzo wiele słowników, które nawet nie wspominają, nie wiedzą o tym, co tak naprawdę przewodzenie oznacza. But the practical definition is where fathers are taking responsibility and mothers are being submissive and being at home looking after the children, and there is this working together. That's biblical headship. Biblijne przewodnictwo oznacza, że tym, który przewodzi, jest mężczyzna, a kobiety są uległe, zajmują się domem, zajmują się również opieką nad dziećmi. To jest biblijny model przewodzenia rodziny. The feminist movement, they tell us something different. Ruch feministyczny próbuje nam powiedzieć coś zupełnie odwrotnego. They tell us that headship is a punishment to woman because of her part in the fall. When Adam and Eve sinned. Próbują nam powiedzieć, że przewodnictwo jest punishment, że jest to jakby kara dla kobiety za to, co miało miejsce w Edenie, kiedy grzech przyszedł na świat. But we look at the Bible and we discover something different.
Jednak kiedy zerkniemy do Biblii, odkrywamy coś zupełnie innego. We need to look before the fall and see what the heart of God was when He created man and woman. Musimy przyjrzeć się i zerknąć na czas jeszcze przed upadkiem i zobaczyć, jakie było serce Boże, jaki był zamysł Boży, kiedy tworzył mężczyznę i kobietę. So, the point I want to make is biblical headship is not a punishment or a product of the fall of man, but rather it's a creation principle. I to, co chciałbym powiedzieć i na co zwrócić uwagę, to, że biblijne przewodnictwo nie jest rezultatem grzechu i upadku, ale raczej jest wyrazem pewnego zaplanowanego dzieła w czasie stworzenia mężczyzny i kobiety. Biblical headship is a combination. Jest to kombinacja, połączenie. Oftentimes when we talk about headship, we right away think of all the poor woman. Bardzo często, kiedy mówimy o przewodzeniu, to myślimy sobie biedna kobieta. But I hope that we can see from the teaching today that it is actually a beautiful place to be. Ale mam nadzieję, że kiedy zerkniemy dzisiaj na biblijne nauczanie, because when the husband is exercising loving leadership, finishing last sentence, yes. To zobaczymy, że jest to w rzeczywistości coś pięknego, bo kiedy mężczyzna jakby praktykuje biblijne przewodnictwo, and the wife is exercising joyful submission, a żona praktykuje radosne poddanie się temu przewodnictwu, that will result in this. W rezultacie otrzymamy ten model, o którym mówiliśmy. I want to tell you why the devil is not happy when families function the way it should function. Chciałem powiedzieć wam, dlaczego diabeł jest bardzo niezadowolony, kiedy rodziny funkcjonują w sposób, w jaki powinny funkcjonować. Because when a husband and wife are living joyfully together. Dlatego, że kiedy mąż i żona szczęśliwie żyją wspólnie, the husband is being a godly leader in the home. Mąż jest biblijnym, Bożym liderem, przewodnikiem w domu. And the wife is fulfilling her place in the home as a submissive wife. A żona wypełnia swoje miejsce w domu jako żona uległa. You are then giving the perfect image of Christ and the church. Wtedy oddajemy idealny, perfekcyjny obraz Kościoła i Chrystusa. Because the church is submissive to Christ. Dlatego, że Kościół jest uległy, poddany Chrystusowi. Christ is the head. Chrystus jest głową. And the church is submissive. A Kościół jest mu uległy. Now we're going to talk more about that when we have the separate workshop. So I'm not going to spend a lot of time on that. Będziemy o tym więcej mówić, kiedy będziemy mieli osobne zajęcia warsztatowe, także nie będę teraz za dużo czasu na to poświęcał. We're going to talk some now about child training. Chciałbym, abyśmy porozmawiali teraz o wychowaniu dzieci. And I have been doing child training for 22 years now. Zajmuję się tym od 22 lat. And there is still so much to learn. I ciągle jeszcze tyle mam do nauczenia się. Because children are made differently. Dlatego, że dzieci są stworzone w inny sposób. We had five girls first. Najpierw mieliśmy pięć dziewczynek. And then one boy. Następnie jednego chłopca. And it was almost the same. You do it the same way as you did the girls. I było to prawie to samo, co w przypadku dziewczynek. And then I had another boy. Następnie miałem kolejnego chłopca. And life was different. Życie się zmieniło. We had to change the way that we looked at things. Musieliśmy zmienić sposób, w jaki patrzymy na określone rzeczy. But we had to rely on the grace of God just as much for him as all the rest. Ale musieliśmy polegać na łasce Boga tak samo jak na we wszystkich innych sprawach. When we look at the example of Jesus Christ, kiedy patrzymy na przykład Jezusa Chrystusa, we can actually see a model for child training. Wtedy widzimy pewnego rodzaju modelowy przykład wychowania dzieci. If you want to have children that follow the Lord, you are going to have to spend time with them.
Jeśli chcesz mieć dzieci, które podążają za Panem, będziesz musiał spędzać z nimi czas. Jesus spent 3 years with his disciples, most every day. Jezus spędził 3 lata ze swoimi uczniami prawie codziennie. I want to look at something that we talked about last evening. Chciałbym przyjrzeć się czemuś, o czym mówiliśmy ostatniego wieczoru. Do you remember I said something about do not spend time with an angry man or you will become like him? Pamiętacie, jak przypominałem, abyście nie spędzali czasu ze złym, agresywnym człowiekiem, albo staniecie się takimi jak on. In the book of Proverbs, chapter 22, it has a statement there. It says, do not make friendship. W Księdze Przysłów, w 26 rozdziale, jest takie stwierdzenie, aby nie zawierać przyjaźni with an angry man. Ze złym, agresywnym człowiekiem. Now the word friendship is a very interesting word. I słowo przyjaźń jest bardzo interesującym słowem. Out here on Gustav's farm we have fields, little small fields. Tutaj wokół Gustawa mamy małe pola. And around those fields it's probably some fences. I wokół tych pól prawdopodobnie są jakieś płoty. This word friendship means this. A słowo przyjaźń oznacza to. If an angry man is living in the field, jeżeli gniewny człowiek żyje na jednym z pól, do not eat grass with him. Nie należy jeść trawy wspólnie z nim. It means do not eat in the same field. Czyli nie należy żywić się wspólnie na tym samym polu. So that's why Jesus spent so much time with his disciples. Dlatego właśnie Jezus tak dużo czasu spędzał ze swoimi uczniami. Because as Psalm 23 says, the Lord is my shepherd, I shall not want. Dlatego, że jak mówi Psalm 23, Pan jest mym pasterzem, nie brak mi niczego. He maketh me to lie down in green pasture. Wiedzie mnie na zielone pastwiska. And he feeds my soul. I karmi duszę moją. So Jesus spent time with his disciples. Także Jezus spędzał czas ze swoimi uczniami. And you need to spend time with your children. I wy musicie spędzać czas ze swoimi dziećmi. God gives each one of us 24 hours in one day. Bóg każdemu z nas daje 24 godziny w czasie każdego z dnia. Some of you mothers wish that there was 28 hours in a day. Niektórzy z was, szczególnie matki, życzyliby sobie, aby było dużo więcej tych godzin. You never have enough time. Nigdy tego czasu nie jest wystarczająco dużo. But you have to ask yourself this question. Ale musicie zapytać samych siebie, zadać sobie takie pytanie. What is the most important thing? Jaka jest najważniejsza rzecz? Is raising my family the most important thing? Czy wychowanie mojej rodziny jest najbardziej istotną rzeczą? Or is making sure that the gardens are very nice and the house is very clean and I have the latest technology, is that the most important thing? Czy też może to, żeby ogród był idealnie utrzymany, dom dokładnie wysprzątany, żeby w domu była nowoczesna technologia, najnowsze sprzęty, czy to jest rzeczywiście najbardziej istotne? Make the most important thing part of your life. Uczyńcie to, co jest najbardziej istotne, częścią waszego życia. The second thing is, Jesus was very patient with them. Druga rzecz. Jezus był bardzo cierpliwy w stosunku do swoich uczniów. I think probably sometimes when Jesus went alone, prawdopodobnie, tak mi się wydaje, kiedy Jezus czasem przebywał sam, he probably went like this. Czasami kręcił głowę i był zrezygnowany. They just will not learn. I sobie myślał, chyba się nie nauczy. Do you ever do that to your children? Czy czasami zdarza wam się takie podejście w stosunku do własnych dzieci? I do. Bo mi się zdarza. The third thing is Jesus was always consistent. I trzecia rzecz, Jezus był zawsze spójny. If your children never know what to expect from you, they will be afraid of you. Jeżeli wasze dzieci nie będą wiedzieć, czego mogą od was oczekiwać, będą się was bały. If one time you're very happy, jeżeli w danym momencie jesteście bardzo szczęśliwi, and the next time they come to you and ask a question, a za chwilę, gdy przyjdą do was zadać pytanie, you shout at them, zaczynacie na nie krzyczeć. They will retreat like a turtle back into the shell.
wtedy wycofają się jak żółw do swojej grupy. Consistency is your friend. Także spójność jest waszym przyjacielem. The fourth thing is Jesus taught them at their level. Czwarta sprawa to jest to, że Jezus przemawiał do swoich uczniów na ich poziomie. I remember many times when I go to a seminar. Pamiętam jak wiele razy, kiedy chodziłem do seminarium. I feel very helpless when the teacher is talking over my head. Czułem się tak bezradnie, kiedy nauczyciel mówił w sposób nietrafiający do mnie, to było ponad moją głową. So when you talk to your children, także kiedy zwracacie się do swoich dzieci, talk into their ears, mówcie do ich uszu, not over their head, a nie ponad ich głowami. I want to talk about discipline now. Chciałbym również powiedzieć o dyscyplinie. In Proverbs 29, verse 17, I want to read a verse. W Księdze Przysłów, 29 rozdział, werset 19, 19? Proverbs 29, 17. Przepraszam, werset 17, 29 rozdział, werset 17, jest napisane. Yes. Karcz swojego syna, a oszczędzi ci niepokoju i sprawi rozkosz twojej duszy. Now in that verse there is one word I want to pull from. I w tym wersie jest jedno słowo, które chciałbym z tego jakby wyciągnąć. The word is correct. A jest to słowo właściwe, odpowiednie. The Hebrew definition of that word. Hebrajska definicja tego słowa is turn the head. Oznacza przekręcenie głowy. Now, when your children are born, kiedy wasze dzieci się urodziły, they are born with their head turned the wrong way. Urodziły się z głową odwróconą w naszym kierunku. Not literally, nie dosłownie, but spiritually. Ale duchowo. They're turned toward the world. Były zwrócone w kierunku świata. But the Bible says it's your responsibility as parents. Ale Biblia mówi, że waszym odpowiedzialnością jako rodziców to correct them. Jest skorygować ich nastawienie. So here is what you must do as they are growing. Także to jest to, co musicie uczynić w czasie, kiedy wzrastają. You want to turn their head. Chcecie przekręcić ich głowę, odwrócić. To walk in the right direction. Aby kroczyły w właściwym kierunku. And it's important, just like this baby, when she is laying down, she has her eyes closed. I to jest bardzo istotne, dlatego że tak jak to dziecko, kiedy leży, ma oczy zamknięte. And it's up to you as parents to open those eyes to make so that they are able to hear the law of the Lord. I to do was jako rodziców należy, aby te oczy otwarły się i ujrzały Pana i słuchały Pana. So take the time. Także nie zaprzepaście tego czasu, to turn their heads toward God. Aby wasze dzieci zwróciły swoje oblicza w kierunku Boga. The best way is this. Najlepsza droga jest taka. If they see you with your face turned toward God, they will also turn their eyes toward God. Jeżeli będą widzieć was patrzących w kierunku Boga, to również zwrócą swoje oczy w kierunku Boga. There in this teaching session there are I want to make 5 points now. There is a w czasie tego nauczania chciałbym wyszczególnić pięć głównych punktów. Może nie napiszę, a wam powiem po prostu. Picture a field that has 5 sides, a pentagon. Wyobraźcie sobie prostokąt, który ma 5 you're talking about a geometrical shape? Yes. A wyobraźcie sobie pięciokąt. One of those sides is love. A jedno z jego brzegów jest miłość. And it is a very important part of your family training. Jest to bardzo istotna część w kształceniu dzieci w waszej rodzinie. Love is always connected with giving. Miłość zawsze związana jest z dawaniem. Early this morning my baby woke up. Dzisiaj wczesnym rankiem moje dziecko obudziło się.
2 hours before she was awake. I 2 godziny przed tym, jak się obudziło. And my wife fed her some milk. Moja żona she gave her some milk. Dała jej mleka. But 2 hours later, she's again hungry. Ale 2 godziny później znowu jest głodna. And my wife was very sleepy and very tired. A moja żona była bardzo śpiąca i zmęczona. She said, I just fed you 2 hours ago. I powiedziała, dopiero co karmiłam cię 2 godziny temu. But love is always connected to giving. Ale miłość zawsze związana jest z dawaniem. There's a song that says, it isn't love until you give it away. Jest taka pieśń, że to nie jest miłość, dopóki nie oddasz jej, nie przekażesz jej dalej. Now I am a very practical person. Jestem bardzo praktycznym człowiekiem. Because that's the way I learned the best. Dlatego, że uważam, tak nauczyło mnie życie, że to jest najlepsze. But one of the things that is very important for you as parents. I jedną z rzeczy, która jest bardzo istotna dla was jako rodziców. Is for you to express your love by touching your children. Jest to, aby dawać wyraz swojej miłości poprzez dotykanie dzieci. And allow them to touch you. I pozwalać waszym dzieciom dotykać was. There is nothing that feels better to me than to have little arms hugging my neck. Nie ma nic bardziej przyjemnego dla mnie niż poczucie, że małe ramiona wiszą mi na szyi, ściskają mnie za szyję. Sometimes there's two or three trying to get a hug. Czasami są to nie dwa albo trzy osoby, które chcą mnie uściskać. That's very important. Allow your children to touch you, and you make sure that you touch your children. Jest to bardzo ważne. Pozwalajcie swoim dzieciom was ściskać, dotykać i również czyńcie to względem nich. Because love goes both ways. If you give it, you also receive it. Dlatego, że miłość jest takim systemem dwukierunkowym. Jeżeli dajecie, to również otrzymujecie. The second part of that pentagon. Drugą częścią tego pięciokąta is to dedicate them. Jest ukierunkować je. Dedicate means to set apart or to consecrate. I'm sorry. Dedicate means give a direction. To consecrate or to give to God. Przepraszam, nie ukierunkować, a poświęcić te dzieci. Poświęcić w sensie poświęcić Bogu i ukierunkować w stosunku do Boga. No, po prostu oddać te dzieci Bogu. Because we want them to enter the synergism with us. Dlatego, że w innym przypadku będziemy chcieli, aby dzieci weszły w ten efekt synergii, ale z nami. So we dedicate them to God and we are responsible to train them to work in God's business. Dlatego właśnie poświęcamy je Bogu i uczymy je tego, aby pracowały i miały ten właśnie wspólny biznes z Bogiem. The third side of that field is teaching. Trzecia część tego pięciokąta jest to nauczanie. Now I was awake at 2 o'clock this morning. Obudziłem się o 2 w nocy tego ranka. And I was thinking about this message. I myślałem o tym przesłaniu. And it came to me that the primary responsibility for teaching children is the father. I dotarło do mnie, że główną odpowiedzialnością, główna odpowiedzialność w zakresie kształcenia dzieci leży na ojcu. Now I'm going to tell you something that maybe you won't like. I powiem wam coś, czego być może, co wam się być może nie spodoba. That's okay, I'm okay with that. W porządku. My wife and I. Moja żona i ja. We have 10 children. Mamy 10 dzieci. And we teach them their school at home. I uczymy te dzieci w domu. Swoją szkołę mają w domu, domowe nauczanie. I have a full-time job. Jednocześnie mam pracę w pełnym wymiarze etatu. We have many people coming to our house. Wiele ludzi przychodzi do naszego domu. We have many phone calls. Wiele ludzi dzwoni do nas. But yet somehow my wife finds time to teach the children education. A jednak w tym wszystkim moja żona odnajduje jakoś czas, aby dać edukację naszym dzieciom. Now I want to just give an idea. Chciałem po prostu poddać wam taki pomysł. If we really believe that it is the father's responsibility to teach the children. Czy naprawdę wierzymy w to, że to obowiązkiem ojca jest, aby uczyć dzieci?
Why do we sometimes send our children to the enemy's school for education? Dlaczego czasem wysyłamy nasze dzieci do szkoły wroga, żeby tam otrzymały edukację? Someone told me recently. Ktoś ostatnio mi powiedział, that the Christians in the world, że chrześcijanie w świecie, are the only religion, są jedyną religią, that send their children to the enemy for training, która wysyła swoje dzieci do wrogiego obozu na kształcenie. Now you may say, but we don't have another option. Moglibyście powiedzieć, ale przecież nie ma innej drogi, nie ma innej opcji. And that's okay as well. W porządku. But as much as possible. Ale na tyle, na ile to jest możliwe. I think it should be our goal as families. Powinno być naszym celem jako rodzin. To either have a strong Christian school, aby albo mieć silne chrześcijańskie szkoły, or to take the responsibility to teach them at home. Albo wziąć na siebie odpowiedzialność, aby kształcić te dzieci w domu. We need to be law-abiding citizens. Powinniśmy być obywatelami przestrzegającymi prawa. But like in Germany, it's illegal to homeschool. Ale tak jak w Niemczech, nauczanie domowe jest tam zakazane. But where we have the opportunity, let's do the best we can to honor God. Ale jeżeli mamy taką możliwość, róbmy co możemy, co jest w naszej mocy, aby wielbić Boga. You may say, I don't think I can. Możecie powiedzieć, wydaje mi się, że nie mogę. Nie jestem w stanie. You must rely upon the grace of God. Ale musicie polegać tutaj na łasce Boga. It is the only way possible. To jest jedyna możliwa droga. That is part of teaching. The Bible says that we are to teach when we rise up, when we walk by the way, when we sit down, when we lay down. I to jest część nauczania. Biblia mówi, że nauczamy, gdy wstajemy, gdy idziemy, gdy kładziemy się spać. The short version is, wersja skrócona. We are to be teaching them 24 hours per day. A że będziemy uczyć je 24 godziny na dobę. The fourth one is example. Czwarta część tego pięciokąta to jest przykład. Don't expect your children to be something that you are not. Nie oczekujcie od dzieci, że będą kimś, kim wy sami nie jesteście. They are great imitators. A oni są doskonałymi naśladowcami. They can imitate you, they can imitate other things. Mogą naśladować was, mogą naśladować również inne osoby. But remember, they are turned this way, so they are going to imitate the world. Ale pamiętajcie, że są ukierunkowani w tym kierunku, tak, że będą naśladować świat. So turn their face, turn their head toward you and toward God, and they will imitate you. Także skierujcie ich twarz na siebie i na Boga, wtedy będą naśladować was. The fifth one is discipline. Piąta część tego pięciokąta to jest dyscyplina. Now that one often gets people's ears turned up. I to często powoduje, że ludzie się... Because that is a subject that people say, oh, you have to be very careful about that. Dlatego, że to jest temat, to często powoduje, że ludzie tak nastrażają swoje uszy, nie bardzo chcą słuchać, bo to często wiąże się z nauczaniem, że musisz być bardzo ostrożny, bardzo na coś uważać. But remember, this is what we go by. Ale pamiętajcie, to jest to, czym się kierujemy. I want to give you some pointers for discipline. Chciałbym dać wam kilka takich punktów wskazówek, które odnoszą się do dyscypliny. We as a husband and wife find this is true. My jako mąż i żona przekonaliśmy się, że to jest prawdziwe. That if you spend quality time teaching your children, że jeśli spędzasz taki quality time. Jeżeli spędzasz taki dobry wartościowy czas ucząc dzieci, then there is very little need for the discipline part of child training. To jest bardzo niewielka potrzeba na to, aby częściowo, aby poświęcać czas na dyscyplinę w tym wychowaniu dzieci. So usually when we need to smack them or to correct them in that way. Także z reguły, kiedy musimy dać im klapsa albo skorygować je w formie jakiejś dyscypliny.
Many times it's because we as parents have not been teaching them the right way. Bardzo często jest to dlatego, że my jako rodzice nie nauczaliśmy ich we właściwy sposób. One of the most important things to do when you discipline your child. Jedna z najważniejszych rzeczy, kiedy dyscyplinujecie swoje dzieci, is you must not be angry. Jest to, aby nie być wtedy gniewnym. If you are angry when you punish your child, kiedy gniewacie się, karając swoje dzieci, there is a transfer of that anger from you to the child. Wtedy następuje przekaz tego gniewu z was w stosunku w kierunku dziecka. If you are angry, he will become angry. I jeżeli wy jesteście gniewni, i dziecko staje się gniewne. It is much better for you to wait and let the heat go down. A dużo lepszą rzeczą jest dla was poczekać, jakby odsunąć się i poczekać, aż napięcie opadnie. You don't need to worry about the child forgetting. Nie musicie martwić się o to, że dziecko zapomni. They remember what they did wrong. Dzieci pamiętają, co uczyniły źle. But never punish your child when you're angry. Never. Ale nigdy nie karajcie swoich dzieci, kiedy jesteście zdenerwowani, gniewni. Sometimes people ask the question, what age should I start training my child? Czasami ludzie zadają pytanie, w jakim wieku powinien zacząć nauczać moje dzieci? I believe it's important to start training them before they are born. A wierzę, że istotnym jest to, aby nauczać, wychowywać dzieci jeszcze zanim się urodzą. You can do that by praying for them. Możecie to robić poprzez modlitwę za nie. We began praying for our children before we were married. Zaczęliśmy się modlić o nasze dzieci, kiedy jeszcze, zanim się jeszcze pobraliśmy. But as far as physical training of them, I believe as early as they are able to display their head being turned this way. Uważam, jeżeli chodzi o kształcenie w zakresie fizycznym, uważam, że powinno to mieć miejsce wtedy, kiedy już mają tą głowę przekręconą w stosunku do świata. Children need to learn very early what no means. A dzieci powinny bardzo szybko nauczyć się tego, co znaczy nie. And there are very effective ways to teach them how to say no before they can even talk. Jest bardzo wiele efektywnych sposobów nauczenia dzieci słowa nie, zanim jeszcze dzieci nauczą się mówić. One of the things that is very important as well is you need to make sure that the child understands what they did wrong. Bardzo ważną rzeczą również jest to, abyście wy byli pewni, że dziecko zrozumiało, co uczyniło niewłaściwego, co uczyniło złego. Because they will become frustrated and angry if they do not understand why mother or father is giving me a spank. Dlatego, że w innym przypadku będą sfrustrowane i takie pełne takich złych emocji. Dlaczego zostałam ukarana przez mamę albo ojca? One of the most blessed times as a father is after I discipline my child. Jednym z najbardziej błogosławionych momentów dla mnie jako ojca jest czas po tym, jak zdyscyplinowałem dziecko. What I do is I put the child in front of me. To, co robię, to jest postawienie dziecka przede mną. And I make them look at me. I powoduje, że patrzy się na mnie. And I keep them in that position until they say, Daddy, I'm sorry. I trzymam je w tej pozycji do czasu, aż powie do mnie, tato, przepraszam. And I am then very quick to bring them into my arms. I wtedy bardzo szybko przytulam je w moich ramionach. And to show them that I forgive them. Żeby pokazać, że przebaczam im to, co uczynili. They need to know that you are still loving them. Muszą wiedzieć, że nadal je kochacie. And that their guilt is gone. I że ich wina została zmazana. And then you can pray with them and be very careful that when you pray with them, you pray in the proper way. I następnie możecie się wspólnie z nimi modlić i być bardzo ostrożnym w tym, że modlicie się we właściwy sposób. I think it's important to pray and have them ask God to help them.
Myślę, że właściwym jest, aby modlić się z nimi i zachęcać je, aby prosiły Boga, aby im pomógł. Don't put upon the child the guilt of sin before God. A nie należy na dzieci nakładać jakby tego brzemienia grzechu przed Bogiem. That will come later when they're more mature. To przyjdzie później, kiedy będą bardziej dojrzały. But you are like God to them. Dla nich wy jesteście jak Bóg. And it's important that they understand that when they say I'm sorry and daddy says I forgive you, that their guilt is vanished away. Dla nich bardzo istotne jest, że kiedy powiedzą przepraszam i w stosunku do was, to że ich wina znikła, że jest zmazana, że nie istnieje. The third thing I want to talk about today in closing is about passing on the vision. I trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć dzisiaj na zakończenie, jest przekazywanie wizji. Our children come to us without being assembled. Nasze dzieci przychodzą do nas bez złożenia, poskładania. And maybe we look at some magazines and listen to some messages and we look at them and say, wow, how can they do that? A czasami możemy zerknąć na jakieś magazyny, czasopisma i tak sobie myśleć, wow, jak oni to zrobili. But our children resemble this. Ale nasze dzieci przypominają raczej coś takiego. And when we get married and have a child, I kiedy pobraliśmy się i mieliśmy dziecko, we say, where do we start? Powiedzieliśmy sobie, od czego zacząć. And we begin trying to fit the pieces together and we say, I don't know how to do this. I zaczęliśmy składać te klocki jakoś razem i powiedzieliśmy, nie wiem jak to poskładać. But we have a manual to go by. Ale mamy instrukcję, według której należy postępować. And it's important that if I want to build this cabin, that I look at the manual. I to jest istotne, że jeżeli chciałbym zbudować ten domek, powinienem zerknąć do instrukcji. Now there is a principle in the scripture that also I would like to talk about. Jest taka zasada w Słowie Bożym, o której również chciałbym dzisiaj powiedzieć. Now on this example, they just fit in nicely like that. A w tym przykładzie one dobrze do siebie pasują w taki sposób, jak widać. But children are not that way. Ale dzieci nie są stworzone w ten sposób. The Bible talks about fitting them together. The body of Christ is fitted together. A Biblia mówi, aby łączyć się razem, że ciało Chrystusa łączy się w jedną całość. The idea is this. Pomysł jest następujący. I have a knife here. Mam tu nóż. And God brings our children to us, and He expects us to make them fit into our family. Bóg daje nam dzieci i oczekuje, że dzieci będą pasować do naszej rodziny. So we look at the manual, the word of God. Stąd patrzymy do instrukcji, do Słowa Bożego. And we begin carving their life. I zaczynamy rzeźbić ich życie. Now oftentimes all we look at when we do this is the bad things. I bardzo często, kiedy to robimy, widzimy złe rzeczy. So we're cutting away the bad things from their life. Także wycinamy te złe rzeczy z ich życia. But let's look past that. Beyond. Ale spójrzmy niejako w przyszłość, spójrzmy dalej. Because when we take away the ugly things, what remains is the beautiful things. Dlatego, że kiedy wytniemy to, co jest złe, to, co pozostanie, to jest to piękne. And because of that, we are able to fit them into our family in a beautiful way, in the way that God has designed it to be. I dlatego potem możemy jakby dopasować dzieci do rodziny w piękny sposób, taki, jaki Bóg zaplanował rodzinę. The goal of every parent should be to make disciples of Jesus Christ from your children. Celem każdego z rodziców powinno być, aby czynić uczniami Chrystusa swoje dzieci. I want you to turn in your Bibles to 2 Timothy chapter 2. Chciałbym, byście otworzyli swoje Biblię na drugim liście do Tymoteusza, rozdziale drugim. Verses 1 through 4. Wersety od 1 do 4. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie.
a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Now this passage is not talking about child training or families. Ten fragment oczywiście nie mówi o wychowaniu dzieci czy rodzinach. But we can still use the example of passing on the vision from this passage. Pomimo tego jednak możemy wykorzystać to jako przykład przekazania wizji, która jest poruszona w tym fragmencie. When we're talking about families in 2013, we need to be thinking about at least three generations. Kiedy mówimy o rodzinach w 2013 roku, powinniśmy myśleć przynajmniej o dwóch pokoleniach. You are one generation. Wy jesteście jednym pokoleniem. Your children are another generation. Wasze dzieci są kolejnym pokoleniem. And your grandchildren are the third generation. A wasze wnuki będą trzecim pokoleniem. But there is another direction I want you to look as well. Jednocześnie jednak chciałbym, abyście zerknęli na inny kierunek również. It's back the other way. A jest to kierunek z powrotem. Your father, your mother. Wasi rodzice. So we have four generations here. Także mamy tutaj cztery pokolenia. We see that here in this passage. Widzimy to tu w tym fragmencie. Paul is writing to Timothy. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza. He is one generation. To jest jedno pokolenie. And he tells Timothy that the things that you have heard of me, Paul. I mówi, że te rzeczy, które słyszałeś ode mnie, od Pawła, it's two generations. To już są dwa pokolenia. And then he tells Timothy what you have heard me tell you. I następnie mówi Tymoteuszowi, że to, co słyszałeś ode mnie, powiedz. You shall commit to other men. Powiedz, przekaż innym mężczyznom. Who shall be able to teach others? Którzy będą w stanie nauczać następnych. There is four levels of communication. Także są cztery poziomy komunikacji. Now many of you probably came from homes that were not good. A prawdopodobnie wielu z was pochodzi z domów, które nie były zbyt dobre. And that may seem like a negative thing to you. I mogą one wyglądać jako coś negatywnego dla was. But God has brought you here today to help you to understand that the cycle of bad families can be broken. Ale Bóg zebrał was tu dzisiaj, abyście zrozumieli, że ten cykl dobrych rodzin może zostać przerwany. Because if you want the light of the family to go on and on and on in Poland, it starts with you. Gdyż jeżeli chcecie, aby światło rodzin rozwijało się, było przekazywane dalej, dalej i dalej, to zaczyna się od was. And you have to pass it on to your children. I musicie przekazać to swoim dzieciom. So they can pass it on to their children. Aby mogły przekazać to swoim dzieciom. Now we're looking at 2050. I patrzymy na 2050 rok. The vision is not about today. Wizja nie dotyczy dzisiejszego dnia. The vision is about tomorrow. Wizja dotyczy jutra, przyszłości. Will you as a family rise to the challenge of being what you can be today? Czy wy jako rodzina będziecie wzrastać w tym wyzwaniu, kim... What you can be today? What you can be today. What you can be? What you... I'm sorry. Will you as a family do what you can today? Okay. Abyście jako rodziny mogły już dzisiaj robić to, co jesteście w stanie dziś uczynić. So that you have something to pass on to your children and to your other generations for the future. Abyście mogły przekazać coś swoim dzieciom i następnym pokoleniom w przyszłości. That is the calling of God upon your life. Jest to wezwanie Boże w stosunku do was, w waszym życiu. But it takes willingness to work with God. Ale wymaga to chęci, woli pracy z Bogiem. Being yoked together with him. Właśnie bycia we wspólnym jarzmie z Bogiem. He will help you. On wam pomoże. He will guide you. Ukierunkuje was. He will teach you. Nauczy was. He will give you inspiration from the Word of God. Da wam zachętę, inspirację z Słowa Bożego. And he will lead other people into your life that can show you how.
i przyprowadzi, pokierunkuje innych ludzi w waszym życiu, którzy pokażą wam, jak to uczynić. One of the excuses that God rejects. Jedna z wymówek, które Bóg odrzuca. Is I don't think I can. Jest, wydaje mi się, że nie jestem w stanie. There's a story about a train. A jest taka opowieść o pociągu. And this train was, he was trying to go up the tracks of the mountain. I pociąg ten próbował wspiąć się po torach na jakąś wysoką górę. And as he was going, he was saying, I think I can, I think I can. I kiedy wspinał się pod tą górę, myślał, myślę, że dam radę, myślę, że dam radę. And finally the train came to the top of the mountain. I wreszcie, kiedy dotarł na szczyt góry, and as he started going down the other side, i kiedy zaczął zjeżdżać po drugiej stronie w dół, he said, I thought I could, I thought I could, I thought I could. Zaczął mówić, myślałem, że dam radę, myślałem, że dam radę. God will help you. Bóg wam pomoże. He will empower you. Da wam siłę do tego. You can do it. Jesteście w stanie to uczynić. May God bless you. Niech Bóg was błogosławi. Amen.